Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Jestem tu nowy. Chciałbym się rozejrzeć trochę po waszym obozie. Zatem wejdź. Będziesz tu mile widzianym gościem. Tylko staraj się przestrzegać naszych zasad. W obozie są miejsca, do których obcy nie mają wstępu. Potrzebuję jakiegoś pancerza. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy ryc niż nic. Oczywiście, nie otrzymasz jej za darmo. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Co słychać w obozie? Wszystko w porządku. Możesz śmiało wejść do środka. Zapewne masz rację. Kiedyś takie sprawy załatwiał. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż, ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. Co możesz mi powiedzieć o śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające jego wolę. W każdym razie zsyła je guru. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od 2 lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać 2 lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. Opowiedz mi o tutejszych kastach. Najwyższą kastę stanowią guru. To niezwykle potężni duchowi przywódcy naszego obozu. Strażnicy świątyni wykorzystują siłę swego ducha w walce. Ich ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa modlitwa do śniącego. Niektórzy nowicjusze dostąpili zaszczytu pobierania nauk u guru, ale aby to osiągnąć, trzeba służyć w obozie przynajmniej kilka lat. Chciałbym zostać członkiem bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalom, ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Baal Namib na przykład jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Kor Kaloma. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Pokaż mi, jak dojść. Do laboratorium alchemicznego. Chodź za mną. Może? Tak długo, jak mnie... W naszych czasach na nikim nie można polegać. Zapewne masz rację. W tej historii musi być jednak dział. Tylko...
tylko zachowaj to dla... Historii musi być jednak ziarno prawdy. Kiedyś takie sprawy... Mam w dzisiejszy... Czekaj. Zawsze lepiej się do tego nie mieszać. Na górze tej drabiny znajdziesz laboratorium alchemiczne Korkaloma. Tu na dole rezyduje Fortuno, handlarz zielem. Zaczekam na ciebie tutaj. Tylko nie marudź zbyt długo, bo wrócę do Baal Namiba. Od razu wiedziałem, że... Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Jak mogę skłonić twojego mistrza do rozmowy ze mną? Musisz wiedzieć, co chciałby usłyszeć. A co chciałby usłyszeć? Kiedy następnym razem będziemy blisko niego, zwrócisz się do mnie i porozmawiamy chwilę. Baal Namib martwi się, gdyż wielu nowicjuszy oprócz modlitwy do śniącego czci jeszcze starych bogów. Powiesz mi, że wyrzekłeś się innych bóstw i od tej pory zamierzasz wznosić modły wyłącznie do śniącego. Wtedy ja zapytam, dlaczego podjąłeś taką decyzję, a ty odpowiesz, że przeżyłeś wizję, w której śniący wzywał cię do siebie. To go powinno zainteresować. Myślisz, że dasz sobie radę? Oczywiście. Niech śniący ma cię w swojej opiece. Chodź bliżej! Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Dostałeś już dziś swoją porcję. Jeśli chcesz więcej, będziesz musiał zapłacić. Najlepiej przyjdź jutro. To nie było zbyt mądre. Chcę coś kupić. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? Nie się do tego nie mieszać. Mam już dość tej paplaniny. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Mam już dość tej paplaniny. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. To się chyba nigdy nie zmieni. To się już więcej nie powtórzy. Nie, pogadajmy lepiej o czymś innym. Niektórzy nigdy się nie nauczą, że to się skończyło. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Od razu wiedziałem, że będą w dzisiejszych czasach. Na nikim nie można po... W tej historii musi być jednak... Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Nie... Pewnie masz rację. Musisz uważać na to, co... Chyba nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli tam wejdę. Okazuj mojemu mistrzowi należyty szacunek, albo nie pożyjesz długo.